Szanowni Państwo, my, sadownicy, zastanawiamy się dzisiaj, w jaki gatunek zainwestować, czyli proszę prezentację, jaki gatunek zainwestować, poszukujemy jakichś innych źródeł poprawy sytuacji finansowej. Wiemy, że sytuacja w tych głównych gatunkach jest nieciekawa, szczególnie w białkach, ale ta tendencja poszukiwania innych gatunków dotyczy całej Europy. Dzisiaj sadownicy we Włoszech, we Francji, głównie na Bukowi, zaczynają interesować się właśnie tym orzechem włoskim. Ja postaram się zwrócić uwagę na takie szczegóły i różnice, bo wiemy, że klimat mamy inny. Uprawa tego orzecha włoskiego u nas nie jest popularna i raczej nie powinna być porównywana z orzechem laskowym. To są zupełnie dwie różne grupy. Patrząc chociażby na systematykę, to jest orzechowce, orzechowate, a tam mamy betulace. To są zupełnie inne grupy, jeśli chodzi o skład genetyczny. Dlatego pozwolę sobie porównywać te dwa gatunki ze sobą. Wiemy, że leszczynę uprawiamy powszechnie od wielu lat, będzie o tym mowa. Również w naszym regionie tutaj intensywna jest produkcja leszczyny. Natomiast orzech włoski do tej pory był traktowany po macoszemu. Przede wszystkim mieliśmy produkcję taką papierową. Pamiętacie Państwo, jak 10 lat temu weszły do Bułaty, do orzecha włoskiego. Na papierze wielu wiceministrów nagle posadziło po 100 hektarów tych orzechów. One oczywiście nie dorosły, bo to były siewki, ale o tym szerzej może później. Jaka jest produkcja światowa? Produkuje się mniej więcej około 2,2 miliona ton orzecha włoskiego, najwięcej w Chinach. Te Chiny możemy jakby odstawić na bok, bo oni w zasadzie ten cały milion sami zagospodarowują. Następnym krajem, jeśli chodzi o wielkość produkcji, to są Stany Zjednoczone, około 600 tysięcy ton. Kraje Unii Europejskiej, tylko 130 tysięcy. No i tu Ukraina wyrasta na dużego producenta. Te szacunki są niepewne, ale to jest chyba około 100 tysięcy ton. Do tego dochodzi Mołdawia, mamy Węgry, mamy Francję, także ta produkcja jest, ale na mniejszą skalę. O polskiej produkcji nie wspominam, bo nie ma dobrych danych, ale myślę, że to niestety są tylko raczej tysiące ton niż dziesiątki tysięcy. Jak wygląda spożycie? To jest bardzo ciekawe. Tak jak wspominałem, Chiny w zasadzie zagospodarowują całą swoją produkcję, nawet więcej spożywają. Natomiast Unia Europejska spożywa 330 tysięcy ton. Przy produkcji 130 tysięcy widzimy, że staje się największym importerem orzecha włoskiego. Stany Zjednoczone bardzo dużo produkują, ale niewiele spożywają. Także Stany Zjednoczone są największym za to eksporterem orzecha włoskiego. Mamy jeszcze Turcję. Tak wygląda proporcja. Z tych proporcji łatwo wywnioskować, że w zasadzie bliski rynek, czyli Europa, no, stoi otworem, jeśli chodzi o ten gatunek. Czy tak jest w praktyce, pewnie będą mówili tutaj nasi prelegenci. Tak jak wspominałem, postaram się porównać te dwa gatunki ze sobą, bo leszczynę uprawiam od wielu lat, mamy doświadczenie. Koleżanka dużo mówiła o właściwościach zdrowotnych tych orzechów. W zasadzie przy orzechu włoskim można to powielić. Nawet można by powiedzieć, że jest jeszcze bardziej prozdrowy. Przypomnę tylko, że jeśli chodzi o kaloryczność, to 100 gram orzecha włoskiego to jest 820 kilokalorii. Taka przysłowiowa garść orzechów to jest prawie, że dobry schabowy, a może nawet schabowy z kapustą. Natomiast, żeby to tak źle nie zabrzmiało, trzeba powiedzieć, że ten obiad jest łatwiej przyswajalny, dobrze wpływa na zdrowie, te wszystkie tłuszcze, magnez, żelazo, fosfor są łatwo przyswajalne. W zasadzie poza ludźmi, którzy mają alergię na orzechy, to w zasadzie nie ma jakichś przeciwwskazań. No, tego tłuszczu jest bardzo dużo, więcej nawet niż w orzechu laskowym. Warto też wspomnieć, wiele badań to wskazuje i potwierdza, że i laskowy orzech, i włoski pochodzący z tych terenów chłodniejszych, czyli powiedzmy z Polski, ma więcej trwałych tłuszczów tych nienasyconych, czyli ten skład więcej tłuszczu w stosunku do orzecha pochodzącego z krajów cieplejszych, czyli Włoch, czy nawet Turcji. Także jeśli chodzi o skład chemiczny, to jesteśmy tutaj, mamy tą wartość dodaną, wynikającą z naszego klimatu. Teraz porównajmy kolejne elementy. To jest ten problem, czyli wytrzymałość na mróz. Tutaj zasadnicze różnice. Jeśli chodzi o kwiaty, to orzech włoski możesz przemazać przy minus 1-2 stopniach Celsjusza, liście przy temperaturze minus 3 stopni Celsjusza, drzewo teoretycznie minus 25 stopni. Oczywiście nigdy nie podajemy takiej pewnej temperatury, bo zależy, kiedy wystąpi ten mróz. Jeśli to będzie spoczynek względny, nie ma problemu. Jeśli bezwzględny,
to jest większy problem, zależy czy jest śnieg, no ale tak mniej więcej minus 25 stopni, w dużym stopniu to zależy od odmiany, czy jest to siewka, czy jest to odmiana szczepionki. No tak wygląda uszkodzony wiosną pęd w maju, czyli nawet niskie temperatury w maju, 1-2 stopnie poniżej zera uszkadzają nam tego orzechowiskie. No czym się różni drzewo, to Państwo wiecie oczywiście, czym się różnią rośliny, jedna jest krzewem, drugi orzech włoski jest drzewem, bardzo silnie rosnący, ale trzeba pamiętać, że oba gatunki są światłolubne. To jest charakterystyczne, bardzo ważne przy cięciu. Musimy pamiętać, że jeżeli chcemy mieć plon w pełnej koronie, większy plon, musimy doprowadzić światło do wnętrza korony, bo nie zawiąże nam polków kwiatowych na przyszły rok. My tak studentom często mówimy, chodzicie po lesie, widzicie leszczynę orzecha włoskiego. Czy widzieliście kiedyś Państwo w środku lasu orzechy? No nie, nie ma światła, nie ma orzecha. Światło jest wielki. Ale nie, orzechów nie ma. Orzechy są gdzieś na bokach, na peryferiach, gdzie dociera światło. Przy monokulturze też tak jest. No tak, jak brakuje światła i... Dlatego te sady orzechowe w latach 60. Za duże były. Tak. Czyli proszę pamiętać, że zarówno orzech włoski, mimo że to duże drzewo, musi być odpowiednio cięty, żeby jednak był plon. Co jeszcze różni te gatunki? No pamiętamy, że leszczyna zaczyna najwcześniej wegetację u nas, w naszym klimacie, z roślin drzewiastych, owocowych, a orzech włoski najpóźniej. Mimo tego, że najpóźniej zaczyna wegetację, to jest wrażliwe na niskie temperatury. Jeśli chodzi o kwiaty, no to są rośliny podobne, bo jednopienne, rozdzielnopłciowe. Można dyskutować nad tą samą pylnością. Wiemy, że podaje się, że jest to gatunek samopylny, ale w praktyce oczywiście do owocowania, do dobrego plonu potrzeba nam zapylaczy, zapylenia krzyżowego. O tym szerzej troszkę dalej powiem. Jeśli chodzi o okres kwitnienia, bardzo długo kwitnie orzech włoski, 2-3 tygodnia, w niesprzyjających warunkach nawet do 10 tygodni. Jak wyglądają kwiatostany? No te męskie kwiatostany u orzecha włoskiego są na zeszłorocznych pędach, to jest jakby jasne i oczywiste, natomiast żeńskie kwiatostany są na wierzchołkach tegorocznego przyrostu. To jest bardzo charakterystyczne. Dlatego jakiekolwiek szkody niskiej temperatury powodowane niską temperaturą no dyskwalifikują nam, czy pozbawiają nas plonu. Tak wygląda jeszcze młody kwiatostan, tak wygląda kwitnący męski, a tak wyglądają kwiatostany żeńskie na tym młodym, tegorocznym przyroście. Dlatego później kwitnie, a tak dokładnie, żeby określić jak wygląda ta roślina, tu mamy taki szkic ze starej dobrej książki. Widzicie Państwo ten przyrost tegoroczny i na końcu kwiatostan żeński. Tutaj kolega wspominał, Paweł, że orzech nie jest orzechem, bo faktycznie orzech włoski z botanicznego punktu widzenia jest pestkowcem. Leszczyna jest orzechem właściwym, ale może to nie jest tak istotne z produkcyjnego punktu, nie ma znaczenia. Ta zielona okrywa to egzokarp, ta zdrewniała to endokarp. Wewnątrz tej skorupy znajduje się nasienie, czyli to jądro, które nas najbardziej interesuje. Nasienie składa się z zarodka z dwoma dużymi liścieniami. Gatunki te różnią się również wchodzeniem w okres owocowania. Tu też będziemy pewnie dyskutowali później, jaki to jest okres, ale tak średnio przyjmując, możemy przyjąć, że siewki, czyli te rośliny znażane z nasion, bardzo późno wchodzą w okres owocowania, 8-10 rok, nie zachowują cech rodzicielskich, no mamy dużo problemów. Natomiast te szczepione, 3-5 rok po posadzeniu. Owoce możemy mieć nawet w drugim roku, ale to nie o to chodzi. Najpierw chcemy wyprodukować drzewo, wielkość drzewa, później dopiero doprowadzamy do owocowania. Także widzicie Państwo, że zdecydowanie musimy orzecha uprawiać powinniśmy uprawiać tylko na rozmnażonego przez szczepienie, czyli tego na podkładkach. Jakie są zagrożenia? Tych zagrożeń w monokulturach jest coraz więcej. Ja podam tylko takie te typowe choroby i szkodniki, które na pewno mogą wystąpić w uprawach, natomiast jest ich coraz więcej, szczególnie na tych dużych plantacjach bardzo zagęszczone. Mamy antraknozę orzecha włoskiego, bakteryjna plamistość orzecha włoskiego, choroba szczepionych orzechów, jest wirus liściozwój czereśni u orzecha włoskiego, no i mszyce, szpaciele, oczywiście tak jak Pan wspominał, ptaki, gryzonie i wewiórki. Teraz jeśli chodzi o dobór odmian, tu będą specjaliści, którzy będą o tym mówili dokładniej. Ja zaznaczę tylko na początku, że na świecie jest dużo ekotypów
lokalnych. Te ekotypy charakteryzują się dobrą wytrzymałością gruz na dobre owocowanie w danym rejonie. Ich przenoszenie do innego rejonu nie zawsze daje tego rezultatu, dobry rezultat. Dlatego też wiele jest takich lokalnych odmian, które sprawdzają się tam i są uprawiane. Nie ma takiej jednej odmiany, którą moglibyśmy, tak jak w przypadku, nie wiem, Goldena czy konferencji, w przypadku gruszy powiedzieć, jest ok, cały świat szuka tej odmiany. Ten dobór tutaj będą fachowcy opisywali. Ja pokażę Państwu kilka polskich odmian i dzięki uprzejmości Pana Mariusza i Pani Jankowskiej mam te odmiany na żywo nawet. Będziecie Państwo mogli je obejrzeć. Pozwolę sobie tak to puścić w tych woreczkach, gdybyście Państwo zechcieli rzucić okiem. To są te odmiany głównie selekcji polskiej. Chodzi o jakość taką produkcyjną, chodzi nam o to, żeby jądro wypełniało w jak największym stopniu orzech. Ta wielkość orzecha może nie jest tak istotna, choć ważna. Przecież mamy te nasze lokalne jaski, które są bardzo duże, ale jednak z punktu widzenia przetwórczego nie do końca spełniają oczekiwania. Jeśli chodzi o odmiany z innej grupy, innej hodowli, mamy dużo odmian ukraińskich, mamy odmiany węgierskie. Tutaj też Państwo tam macie w tych próbkach kilka tych odmian, między innymi Mars. Więcej o tym miała mówić pani profesor z Ukrainy. Niestety, jak Państwo wiecie, nie będzie tego wykładu. No i mam pewne doświadczenie z odmianami, może nie doświadczenie, ale wiedzę z odmianami amerykańskimi, francuskimi, włoskimi. Tu jest kilka takich odmian, które bardzo dobrze sprawdzają się we Włoszech. Wspominałem, że tam sadownicy właśnie jabłkowcy, że tak powiem, przychodzą na uprawy między innymi orzecha i tam dominują dwie odmiany. Chandler i Lara. To pierwsza to jest amerykańska, druga jest francuska. Te odmiany wyglądają tak, to jest Lara, to jest Chandler. Jeszcze raz na zdjęciu. To są chyba w tej chwili dominujące odmiany we Włoszech. Jak się sprawdzą w naszych warunkach, trudno powiedzieć, trzeba to oczywiście jeszcze sprawdzić. Mamy oczywiście tą węgierską odmianę, którą Państwo tutaj widzicie na samym dole, która też jest w tej chwili promowana w naszych warunkach. Wydaje się, że wstępnie, że się sprawdza, ale myślę, że tutaj koledzy będą coś opowiadali na ten temat, na temat tej odmiany. Proszę Państwa, jeśli chodzi o dobór odmian, to tak jak wspominałem, generalnie orzeł włoski jest samopylny, ale dla dobrego owocowania wymaga zapylenia krzyżowego. Żeby plon był dobrej jakości, duży, potrzebuje pyłku innej rośliny. Dlatego też w przypadku tych odmian, że tak powiem, z zachodniej Europy, z Ameryki, już dopracowano się dokładnej tabeli zapylaczy. I tu widzicie Państwo te pary, to są odmiany, to są zapylacze dla tych odmian. Proponuje się w sadach produkcyjnych, aby zapalacze zajmowały około 4% powierzchni, znaczy stanowiły 4% nasadzeń. Kiedyś podawano 8%, ale okazało się, że jest pewien problem z tym zapylaniem, a mianowicie tak zwane przepylenie. Są odmiany, które są wrażliwe na to przepylenie, między innymi Chandler. Po prostu za dużo jest pyłku na znamieniu kwiatów. Te kwiaty, ten pyłek wytwarza etylen, a etylen powoduje opadanie tych kwiatów żeńskich. W związku z tym w Stanach Zjednoczonych prowadzi się nawet usuwanie kwiatostanów męskich. Tymi maszynami do zbioru orzechów usuwa się kwiatostany męskie, a są już nawet praktyki, nie tylko badania, ale w praktyce wykonuje się przerzedzanie kwiatów męskich, po to, żeby nie nastąpiło to przepylenie. Przy niektórych parach odmianowych, to nie dotyczy wszystkich odmian. Tak jak wspominaliśmy, w zasadzie do produkcji powinniśmy wybierać drzewka tylko szczepione. A szczepienie orzecha włoskiego technicznie jest proste, natomiast samo przyjmowanie jest dosyć niewielkie. Odsetek przyjęć przy takim klasycznym szczepieniu jest niewielki. Musimy szczepić to w specjalnych warunkach, przechowywać po szczepieniu w wysokiej temperaturze. Wtedy uzyskujemy około 70% przyjęć do 80%. W związku z tą technologią te drzewka często bywają kosztowne, drogie, ale niestety powinniśmy jednak takie plantacje sadzić tylko z tych drzew. U nas główną podkładką oczywiście jest Juglas regia. W zasadzie na tym się skupiamy. Natomiast we Włoszech, w Stanach Zjednoczonych
Ostatnio pojawiła się podkładka o nazwie Paradox. Jest to krzyżówka Junglas Regia i Junglas Chinensi, dwóch tych gatunków. I jest taki klon Vlach, który naprawdę według przynajmniej nie tylko sztukarzy, ale i producentów okazuje się bardzo ciekawą propozycją dla orzecha. Przede wszystkim te sadzonki nie chorują na te zgorzele, nie ma problemów z tą chorobą szczepionych orzechów. Tam troszkę jest podkładka wrażliwsza na zbyt mały poziom tlenu, czyli zbyt duży poziom wody, ale generalnie według pierwszych takich obserwacji na wysadzie ta podkładka jest ciekawą propozycją. Niestety podkładka jest rozmnażana in vitro, w związku z tym można oczekiwać, że również sadzonki będą drogie. Wspominałem Państwu, że orzech szczepiony może owocować bardzo wcześnie. To jest taki przykład. Już na szczepie w pierwszym roku jest owoc kwiatostany. Oczywiście my to usuwamy, to są mniej drzewko, ale to pokazuje jaki jest potencjał. Ale niestety oczywiście na początku musimy wyprodukować drzewo, wyprodukować masę, powierzchnię, żebyśmy mieli dom. Wracając do sadzonek. Sadzonki najczęściej szczepione uzyskuje się nawet do 2 metrów, ale nie wiem jak tutaj fachowcy zaproponują jaką technologię produkcji, ale generalnie przynajmniej we Włoszech proponuje się te drzewka ścinać w pierwszym roku na wysokości 20 cm, żeby wyprodukować koronę w kolejnym roku. W związku z tym i do transportu ścinamy i później w sadzie wiosną 20 cm nad ziemią i wtedy produkujemy nowe drzewko w sadzie. Szybciej, łatwiej się to przyjmuje, szybciej wypełnia przestrzeń między sobą, tak, drzewka szybciej wypełniają przestrzeń między sobą. Jeśli chodzi o rozstawę, no jeszcze drzewko takie przykładowe, włoskie, takie powiedzmy 1,20 m było przycięte, żeby w transporcie nie zajmowało dużo miejsca. Tak wygląda. A tak wygląda sad z odmiany Chandler. W rozstawie 6-7 metrów, to zależy od jaki sprzęt mamy w gospodarstwie między rzędami, a w rzędzie 4-5 metrów. Tak mniej więcej 280-300 drzew na hektarze. Tak mniej więcej to się sadzi. Niedużo tych drzew. To jest ta laura, druga odmiana. Cóż jeszcze mógłbym podpowiedzieć? Te doświadczenia, które mamy z Włoch, to mówią o nawożeniu na przykład na poziomie 80 kg azotu na początku. Później ten poziom azotu, dawkę azotu zwiększamy do 120 kg, 80 potasu, 140 fosforu. Takie mniej więcej są zalecenia. Oczywiście nie przekładamy tego na warunki nasze, bo mamy zupełnie inny klimat, inną glebę. Natomiast no, korzystamy z doświadczeń Włochów, tam się to sprawdza. Jeśli chodzi o możliwości produkcyjne, pierwszy, drugi, trzeci rok to jest budowanie korony. W czwartym roku doprowadzamy do pierwszych plonów, ale one są jeszcze takie na poziomie tony mniej więcej, przynajmniej w tych warunkach zbliżonych do Polski. A od piątego roku możemy mówić o 3 tonach. No, bałbym się mówić o 5 tonach, chociaż Włosi mówią, że zbierają to 5 ton, no ale pamiętajcie, że warunki chyba będą jednak lepsze we Włoszech do produkcji, przynajmniej mniejsze ryzyko, może nie lepsze warunki, ale mniejsze ryzyko. Dużym problemem są te pierwsze 3 lata. Proszę pamiętać, że u nas jest chłodno, czasami w maju, nawet po połowie maja są przymrozki. Jeśli w pierwszych 3 latach uszkodzimy drzewo, drzewo zostanie uszkodzone, to potem trudno nam jakby nadrobić te zaległości. Dlatego w pierwszych, do 3-4 roku skupiamy się na, że tak powiem, bardzo takim dokładnym opiekowaniu się tymi drzewami, żeby nie przemarzły, dobre nawożenie, usuwamy kwiatostany, a później od 5 roku mamy coś takiego. A w zasadzie to chyba tyle. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję bardzo.